Że rzeczywiście możemy znanym i popularnym wybaczyć wszystko. W związku z tym, tak, to nie było takie ważne. To się zdarza każdemu. A, a tamten i księski zrobił jeszcze gorszą rzecz o nim nie mówić. Jak często osoby znane wykorzystują skandale czy sytuacje, w których się nieprzyjemne, w się znalazły, żeby jednak zyskać rozgłos? Jak. Britney Spears a to załamanie na gwałę, tak? Czuć było taką atmosferę. Niech ona sobie coś zrobi. Jeszcze więcej, jeszcze więcej. Tu się pobiła, tu ogoliła głowę, tu wezwali karetkę. Więcej, więcej, więcej. Welcome w popkulturze. Dorota ma z nami. Jakub Welman z nami. Zapraszamy was. Serdecznie. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, polska pisarka, blogerka, autorka bloga Zwierz Popkulturalny jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Temat, panie Jakubie? Council culture ogólnie. Nie, nie, po ludzku, ogólnie po ludzku, po o, oczywiście. Council culture jesteśmy w chodzi, Polsce, co, jak mówi prezes. Co, e, co e, wybaczamy znanym i popularnym? Tak? tak w ten sposób chciałaś to określić. Tak, e, więc e, zapraszam panią. <laughs> Dziękuję, to ja zaczynam. Nie, bo mam nadzieję, że masz inny sposób, sposób patrzenia na to. Trochę się na początku też Kłócimy o, to. o to potarliśmy, ale to może potem rozwiniemy swoje definicje, jak to widzi Council Culture. Czy rzeczywiście możemy znanym i popularnym wybaczyć wszystko? Tak. Dziękujemy. Dznacza, Pani dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. To był koniec Krasza. rozmowy. Dznacza, inaczej. Oczywiście nie powinniśmy. I oczywiście. Świat, w którym ludzie, którzy popstępują źle, są karani czy pociągnięci do odpowiedzialności, byłby światem pięknym, ale świat tak nie działa, dlatego że kiedy znani, popularni naruszają jakieś normy, czy to społeczne, czy to dobrego wychowania, czy to normy prawne, to wtedy włącza się w nas zupełnie inny mechanizm. To znaczy nie chcemy wierzyć, że ludzie, których szanowaliśmy, w których zainwestowaliśmy nasze uczucia i emocje, mogli postąpić źle. I w związku z tym nagle wszystko staje się relatywne. I to nie robimy tego dlatego, że uważamy, że osoby znane, chociaż niektórzy tak uważają, że osobom znanym więcej wypada, ale także dlatego, że chronimy samych siebie, chronimy nasze emocje i nasze uczucia, bo bardzo trudno przyznać przed samym sobą, że zainwestowaliśmy uczucia będąc fanami, wielbicielami, czy wynosząc bardzo wysoko osobę, która popełniła błąd, złamała prawo, albo gdzieś za kulisami od zawsze zachowywała się niewłaściwie. Tak, tak. Czy, to czy boimy się, że to reflektuje po prostu na nas samych, to osoby, które my lubimy, że to reprezentuje nas w jakiś sposób na zewnątrz? Mam wrażenie, że tak. Chyba wszyscy tak mamy, że chcemy lud lubić ludzi mądrych, dobrych, utalentowanych. Jeśli spojrzymy na przykład, jak. Mówimy pozytywnie o gwiazdach, no to mówimy, że poza ekranem są skromne, są tacy, jak my, udzielają się charytatywnie, robią coś fajnego. Staramy się poza tym ich talentem zbudować sobie jeszcze wizję dobrej, bardzo często rodzinnej osoby, prawda? Też na romanse nie za dobrze reagujemy, bo mamy taką wizję, że to miło jest. Jak ci ludzie, których lubimy, są mili, bezproblemowi, nie wymagają od nas zainteresowania się ich życiem prywatnym, bo wiemy, że tam wszystko jest okej. Okay. I kiedy nagle mamy taki dysonans, kiedy lubimy czyjeś dzieło, Lubimy to jak osoba pracuje, i nagle się okazuje, że ta osoba być może nie jest tak dobra, tak miła, tak fajna, jakbyśmy chcieli. Jest dysonans, a z dysonansem sobie bardzo źle radzimy. W związku z tym łatwiej nam bronić takiej osoby niż powiedzieć sobie, hmm, to jest możliwe, że osoba utalentowana nie ma zbyt dobrego charakteru, łamie prawo, albo wykorzystuje swoją władzę, którą ma, która wynika właśnie z tego, że jest sławna, na przykład w życiu prywatnym czy nawet w życiu zawodowym. Jak często osoby znane wykorzystują skandale czy sytuacje, w których się nieprzyjemne, w których się znalazły, żeby jednak zyskać rozgłos i korzystają z tego? Wydaje mi się, że to. To jest trudne zawsze do powiedzenia. W ogóle, jakby rozgryzienie tego, co się dzieje za kulisami, jest trudne do powiedzenia. Ogólnie rzecz biorąc, z punktu widzenia wielkich gwiazd, zawsze lepiej budować się na byciu miłym i przyjemnym i bezproblemowym. No bo też pamiętajmy, jeśli mówimy o wielkich gwiazdach, tak? To one nie istnieją jako samotne wyspy, tak? One istnieją zawsze w relacji. W relacji do bardzo wielu osób, które z nimi pracują, ale także w relacji do firm, które je zatrudniają. No i powiedzmy tak, jeśli pracuje się dla Disneya, no to trzeba przytulać dzieci i pieski, tak? I to jest, to jest dobre, <noise> dobra droga. Jeśli życia. na to wcześniej pozwolą. Tak, oczywiście. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że oczywiście zawsze istnieje takie przekonanie w nas, że jest część skandali wywołanych właśnie do budowania zainteresowania, ale wydaje, wydaje mi się, że to jest bardziej wśród, wśród takich osób, których, których inaczej by się w ogóle nie mówiło. To znaczy, Czyli to mają jest... mniejsze zawodowe osiągnięcia, tak. tylko istnieją w ten sposób. Tak, więc wydaje mi się, że jeśli jest jakaś osoba, którą kojarzymy wyłącznie z plotka i nie jesteśmy w stanie nawet powiedzieć, kiedy ona tam Zaistniała i dlaczego tam jest, to zwykle to jest ta osoba, która się buduje na tych skandalikach, bo też jest różnica. Czy mówimy o skandalach czy skandalikach? Skandalik to jest, że ktoś się z kimś pokłócił, wyszedł z jakiejś imprezy, nie podał ręki, rozstał się z dziesiątym chłopakiem. To jest skandalik, to, to nawet lubimy. To nawet lubimy tam przed snem, tak sobie na tego ploteczka, prawda? Nie mamy pojęcia, kim są ci ludzie, czytamy wyłącznie nagłówki. Natomiast skandal to jest coś więcej. To jest coś, co jakby bardzo mocno narusza. Zaważyć może, może, na może zaważyć. Iż. Narusza przede wszystkim tą publiczną personę. Tą publiczną personę, którą aktor, aktorka muzyk buduje przez lata z pomocą swoich menadżerów, agentów, firm, dla której pracuje i tą personę ludzie kochają. I skandal zwykle to jest coś takiego, co przychodzi i robi pęknięcie w tej personie. No bo ja mówię persona, bo to jest stworzone. Jakby my tych ludzi w ogóle nie znamy. Znamy ich persony. Tak, ale wydaje nam się, że, że ich znamy i zawsze będziemy ich bronili pewnie też z powodu tego, że. Reflektujemy właśnie siebie w nich i nawzajem. Ale a propos tego, co mówiłaś wcześniej, czy da się rozdzielić trochę to? Czy da się zrobić to, o czym mówiłeś, że się nie da, że możemy. Dać znać o tym, że wiemy, że dana osoba zrobiła coś złego, ale wciąż lubimy jej sztukę, na przykład. Czy Możemy to rozdzielić. Pracę od y, zachowań osobistych. Znaczy pytacie mnie, czy jest nie coś takie, jak śmierć autora, to y, byli literaturoznawcy, filozofowie, sztuki i kultury, którzy spędzili bardzo wiele lat, mówiąc, że nie ma śmierci autora albo że jest śmierć autora. Ja moim zdaniem to wszystko się sprowadza do nas samych, tak? Do tego, jak. Jak postrzegamy naszą odpowiedzialność jako ludzi, którzy odbierają czyjeś działania, czyją sztukę, czyjąś kulturę? I to nie ma jednoznacznej odpowiedzi tak naprawdę. To jest wszystko pytanie, po pierwsze o nasze własne normy i wartości. Po drugie, jak ta wiedza wpływa na to, jak odbieramy dane dzieło kultury? Ja mogę podać mój własny przykład, tak? Ja na przykład przyznam Wam szczerze, nie jestem w stanie na przykład kupić sobie plecaka z logo Harry Pottera. Bardzo lubię książki egopotę. Lubię. Było mówi. to dla mnie bardzo ważne w dzieciństwie. Uważam, że to są bardzo dobre książki, pokazujące bardzo ciekawie no, rozwój. Wszystko, e, przyjaźń, lojalność. To wszystko. Mechanizmów faszystowskich w społeczeństwie, to, tak? To też tak. <laughs> ale, kiedy patrzę na to, jak autorka bardzo świadomie, Szczuje na grupę mniejszościową i wspiera grupy, i to, to nie chodzi o to tylko, że ona ma takie poglądy, to chodzi o to, że ona wspiera bardzo radykalne grupy, e, wywo, wywiera presję na prawodawców, przekazuje, jakby przekazuje swoją olbrzymią platformę osobom, które, które są ziejące nienawiścią, to ja przechodząc obok tego, czuję, że to jest dla mnie skażone, że się tak wyrażę. Czy to znaczy, że jeśli moi znajomi czytają Harry Pottera, to ja podchodzę, wyrywam im Harry Pottera i mówię, nie nigdy. Czy to, jak ktoś mówi, że Harry Potter był dla niego ważny w jego rozwoju, to dla mnie jest niedopuszczalne? No nie. Po pierwsze, nie wierzę w, w, że się tak wyrażę, podróże w czasie, ale dla mnie to jest skażone. To w jakiś sposób coś czystego, co w tym było, co dawało mi samą radość, nagle, nagle staje się tak bardzo mocno niekomfortowe, tak? Ponieważ ja nie mogę po prostu odwrócić wzroku od tego, Udawać, co że nie że Zresztą znam osoby, które... o których ona mówi. To znaczy znam sporo osób trans. I moja lojalność jest większa wobec moich trans znajomych, niż wobec kobiety milionerki, której w ogóle nie znam. A Michaela Jacksona słuchasz? E, nigdy nie słuchałam. Ale słucham Wagnera. E, i, I to jest też jedna z tych to odpowiedzi. E, bo jakby... To jest oczywiście jeszcze kwestia, i moim zdaniem bardzo ważna, kwestia czasu. Innymi słowy, jeśli ja widzę, że ktoś w danym momencie aktywnie robi coś złego, no to jakby jeszcze ja mam szansę zamanifestować tej osobie, że mi się to nie podoba. To, czy ja nie posłucham Christiana i Wagnera już w żaden sposób na samego Wagnera nie, nie wpłynie. Płynie. Więc, ale ja nie uważam, żeby była jedna odpowiedź? tak? Wiem, że. Jakby, na przykład, jeśli chodzi o Michaela Jacksona, mi jest bardzo łatwo powiedzieć, nie słucham Michaela Jacksona, tak? Ale jego ja nigdy nie słuchałam. Nigdy nie był to dla mnie ważny twórca. Z drugiej strony, jeśli ktoś mówi, chce opowiedzieć o historii muzyki popularnej w XX wieku, tak? On wie, no, był istotną. Nie jej możesz częścią. opowiedzieć o historii Oczywiście. muzyki popularnej w XX wieku bez Michaela Jacksona. E, niedawno miałam taką, jakby, niedawno właśnie miałam taką sytuację, bo moim zdaniem bardzo ciekawą, e, bo ja prowadzę ze studentami zajęcia o kinie niezależnym amerykańskim. I nie da się o nim opowiedzieć bez opowiadania o Harvey Weinsteinie. Jak Harry Weinstein wpłynął na to niezależne kino. I, I teraz, jakby. Jak o nim mówić? Jak, o nim mówić? Ja, jak to zrobić? Jak, 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 jak to. To? Mm -hmm. Ale z, I to? I to jest, i to jest z moim zdaniem, bardzo ważna rzecz. Każda sprawa, każdy przypadek jest pojedynczy. Trzeba usiąść i zastanowić się w sobie i zastanowić się przed innymi, jak do tego podejść. Nie ma prostych odpowiedzi. Nie można powiedzieć, tu jest twórczość, tu jest autor dwie zupełnie różne rzeczy. Bo czasem tu jest twórczość, tu jest autor, a czasem twórczość i autor są obok siebie. A czasem nawet twórczość jest zupełnie inna od poglądów autora. Ale pieniądze, które płaci za oglądanie, czy czytanie, czy kupowanie gadżetów, idą prosto do autora. I to też jest problem. Więc to jest, to nie jest tak, że możemy powiedzieć, nie, to spoko, autor tutaj, twórczość tutaj, prawda. Jakby na przykład teraz w kinach jest film Flash, tak? Tak, też właśnie chciałem mówić o tym, że Ezra My. gra tam główną rolę. A nie promuje filmu, w którym gra tak. na główną rolę. Więc tak, to też jest nie promuje, ponieważ na przestrzeni ostatnich kilku lat dowiedzieliśmy się, że jest to osoba bardzo agresywna, dusząca fanów i to więcej niż raz. To rzadko się zda, żeby ktoś dusił fana więcej niż raz. To powiedzcie mi, dlaczego go wzięli do roli głównej. Ja to to, to, to był już było, to tak. było ten film od 2014 tak roku. A potem się powstało. ujawniła ta historia. Tak. E, czy, czy osoba, która mm, no, właściwie założyła mały kult z nie do końca dorosłymi dziewczętami. Ja uważam, że to jest przykład tego, jak bardzo jesteśmy w ogóle bezradni, tak? Możemy się zastanowić, prawda, ile możemy zrobić tak? Dla mnie pójście do kina, zapłacenie za bilet kinowy w tym momencie jest mówienie wytwórni nieważne, kto gra kto w waszych trzymać. filmach. Ale na przykład, jeśli poczekasz, aż wejdzie to na HBO Max, które już masz i tak wykupione, tak? Jakby już nie dokładasz pieniędzy, no to wydaje mi się, że w tym momencie obejrzenie tego filmu, jakby już nie daje takiego jasnego sygnału, że ci to nic nie obchodzi. Ale to są takie negocjacje, między, jakie robimy sami ze sobą, także dlatego że gdybyśmy mieli być twardzi, to byśmy musieli się pozbawiać wielu rzeczy, a my nie chcemy, ponieważ my sami jesteśmy dla siebie najważniejsi. I to jest cały problem tej sytuacji, tak? Bardzo trudno jest powiedzieć sobie tego, nie. nie słucham Michaela Jacksona. Nie słucham, nie Znam słucham. Znam takich, którzy tak zrobili. Ale, ale bardzo wiele osób nie jest w stanie powiedzieć, nie słucham Michaela Jacksona. No dzisiaj po prostu nie słucham Michaela Jacksona. I to jest rzecz, która sprawia, że tak naprawdę bardzo często to cancel culture, o którym mówimy, czyli ta no to jest w ogóle takie trochę puste pojęcie, no ale to takie odżegnywanie się od osób, które publicznie które coś zrobiły jest tak trudne, bo, nie, bo musimy też gdzieś po drodze ponieść sami jakiś koszt. A my jako odbiorcy kultury, jako członkowie społeczeństwa nienawidzimy ponosić Nosić kosztów, bo my jesteśmy niewinni. Nam się ten flasz po prostu należy. Chcę porozmawiać się o tym, czy traktujemy te słabości łatwiej, dlatego że lubimy gwiazdy, które mają ludzkie oblicze. Sami mamy te same słabości. Na przykład skłonność do alkoholu. Wydaje mi się, że skłonność do alkoholu, skłonność do alkoholu, uzależnienie od narkotyków... Traktujemy dużo lżej, tak? Jakby także dlatego, że zwykle, kiedy się o tym dowiadujemy, jest jakaś sytuacja graniczna, aktor, aktorka, osoba znana wychodzi albo ma jakiś moment, jest wypadek samochodowy, na przykład się dowiadujemy. No i to jest taki moment tragiczny, więc włącza się w nas taki element współczucia, tak? No bo też bardzo często reagujemy na informację o uzależnieniu, też takim. Trochę współczuciem, tak, że ktoś sobie zniszczył życie. Nie jesteśmy bliskimi tych osób. Nie odbieramy osobiście kosztów tego, co to znaczy uzależnienie, tak? Nie jesteśmy partnerami, dziećmi, bliskimi. W związku z tym te historie nie dotyczą nas osobiście. Bardzo często też oglądamy te historie, prawda, już z perspektywą jakąś, tak? Robert Downey Jr., tak? Uzależniony od, uzależniony od narkotyków, trafia do więzienia. Piękna historia, sędzia mówi: Wsadzam ci do tego więzienia, bo jeśli cię nie wsadzę, to się zabijesz. Po prostu doprowadzi, on siedzi, wychodzi, nie może znaleźć pracy. Mary Gibson, jego znajomy sprzed lat, zatrudnia go, do, zatrudnia go do roli i nagle po prostu krok po kroku idzie i teraz jest bogaty, szczęśliwy, nieuzależniony. Kasia, Kochan, Zobacz, jaka tu to jest tobie. sytuacja. Dawnej Jr., tak? A wybaczyliśmy, tak pokochaliśmy. A Melowi tak nie do końca. A no wiadomo, to są dwie różne sprawy, no bo w przypadku Mela to była znowu ideologiczna kwestia tego, co on mówił wtedy, podczas, bo to nie jest Ale tylko myśmy, i wyłącznie kwestia. ja chciałabym tylko powiedzieć, myśmy Melowi Gibsonowi wybaczyli antysemityzm. My jakby Czy to, tak to czego mu nie wybaczyliśmy, to to, że bijał swoją partnerkę. To jest to. Bo przecież jeśli przyjrzymy się karierze, jakby trajektorii tego, co robił Mel Gibson, to zauważymy, że Mel Gibson był już na takim... A no, tam mu się wywało no, pod, pod alkoholu, a potem to, co się wydarzyło dalej, tak? Rzecz, no, czy Mel Gibson jest kancelowany. No przepraszam, kręci filmy. Nie, no nie, nie, jest, ale, nie jest. Ale nie wydaje się, jakby jego ta kariera wróciła na właściwe tory, powiedzmy znowu w cudzysłowie, jakie były wcześniej. Tak, ale, ale tu, ja tak, powiem, to tak. Pewnie... Powiem tak, jakby. Mi nie jest przykro, że ktoś, kto rzuca antysemickimi hasłami i bija żonę, nie ma potem takiej kariery. A Johnowi Galliano, jego występy też wybaczyliśmy, bo będzie miał nowe pokazy i ma nowy dom mody i dobrze się zupełnie czuje, mimo tak. rzeczy obrzydliwych, które mówił. Tak, jakby bardzo dużo jesteśmy w stanie wybaczyć. Czyli to jest różnica w tym przypadku proszę, między e, wybaczeniem a zapomnieniem? Tak, różnica polega na... To znaczy, kwestia polega na tym, że z, jesteśmy w takich czasach, tak daleko idącej polaryzacji, że to, co jednych Zniechęca i odrzuca, dla innych jest dowodem, że oto jest nasz człowiek. Tak samo jest z oskarżeniami o molestowanie seksualne, ale zresztą nie tylko oskarżeniami, nawet udowodnionymi sprawami, tak? Jedna osoba usłyszała o tym, powie: O mój Boże, jakby, dlaczego takie rzeczy się dzieją? Od tak osoba powie: Ojej, już znowu będą prześladowali biednego faceta, już nie można nic robić w miejscu pracy. I w związku z tym, im, Kwestia polega na tym, że współczesny dyskurs polega na tym, że jeśli ciebie na przykład to burzy, nie wiem, że Mel Gibson rzucał antysemickimi uwagami, to druga osoba powie: No tak, no ale ci ludzie rządzą Hollywood, tak? No to jakby. A poza tym to jest chrześcijanin i wy nienawidzicie chrześcijan. Chodź Mel do nas, chodź. W związku z tym, tak naprawdę te, ten kancel, o którym mówimy, to takie jakby wy, wykluczenie kogoś, raczej powoduje tylko to, że. Budzi się druga grupa i mówi: Nie, no wszystko jest w porządku, tak o to chodziło. Jednocześnie mamy bardzo krótką pamięć bardzo, jakby bardzo szybko zapominamy. Ba Też zależy, kto mówi, tak. Zależy jak głośno mówi, zależy czy dana osoba jest na fali wznoszącej czy opadającej. Tak? Dlaczego Harvey Weinstein został ostatecznie doprowadzony przez oblicze sprawiedliwości? Nie dlatego, że to, to się wydało wtedy, to wiadomo było od dawna. Mamy książkę Down and Dirty Pictures opowiadającą o powstaniu Mira Maxu, która pokreśla obraz koszmarnego człowieka. Książka wyszła na początku lat dwutysięcznych. O co poszło? To, że jego wpływy się zmniejszyły i nie był już w stanie przyblokować kolejnego artykułu. i co więcej, zanim Harvey Weinstein jakby trafił przed oblicze sprawiedliwości, to w takich tekstach branżowych zaczęły się pojawiać teksty, że jego cudowny sposób na prowadzenie wytwórni, która zdobywała oskarżenia, trochę się zużył. Więc co było najpierw? Najpierw był spadek znaczenia a potem był skandal, nie na odwrót. Mogliśmy wybaczyć nawet zbrodnie, tak jak o Jay Simpsonowi, wrócił do życia publicznego, mimo oskarżeń i pobytu w więzieniu, mimo okrutnej zbrodni, którą najprawdopodobniej popełnił. No ale jak to się dobrze sprzedaje w rozgrywce, tak? To jest przecież sławny człowiek, lubiliśmy go. Jeśli nawet widzimy dzisiaj to, jak kultura popularna przetwarza ten proces, to był wielki show. Wielki spektakl. Ludzie się podzielili na różne strony. Oglądali to trochę, jakby to nie była prawda. Znali o Jay Simpsona lepiej niż ofiarę, tak? Ile osób jest w stanie powiedzieć, kogo zabiło J. Simpson? Bardzo mało osób. Jakby, jakby w ogóle nikt o tym nie pamięta. W związku z tym, no, no super nie, wychodzi z tego więzienia i jest jakby idealną sławą. Można na nim zarobić. A to, to czy że był sądzony o morderstwo? No ale to, to, to nie do końca tak było. No to nie możemy mieć pewności, możemy sobie mrugnąć do widza. To, 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 było ta, to było prawie nierealne, bo przecież znaliśmy tego człowieka, prawda? Miał swoją karierę, był sportowcem, lubiliśmy go, oglądaliśmy to przez ekran telewizora. To nie było naprawdę. To, to był spektakl. I tak nam jest łatwiej żyć. A jeśli upada autorytet moralny, znana osoba, ale autorytet, to trudniej wybaczamy? Mi się wydaje, że nie dopuszczamy to do siebie, tak? Jakby mamy w Polsce takie przykłady, kiedy ktoś, kogo traktowaliśmy jako bardzo... No, no osobę, której ufamy, lubimy, uważamy ją za porządną, coś zrobiła. I jeszcze mówiła nam, jak żyć. Tak. Bardzo często. I nagle coś się dzieje. I jaka jest nasza pierwsza akcja? Nie, no, nie przesadzajmy. Każdemu może się zdarzyć. To tylko człowiek. Jakby nie mówmy o tym za dużo. I tak mitygujemy się, tak? Bo łatwiej nam, łatwiej nam jakby powiedzieć, nie, nie, nie. Sorry, sorry. To, 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 było tylko, to, to było tylko potknięcie, tak? Oczywiście to boli bardziej, no bo wtedy nie tylko ufamy w talent danej osoby, ale także wie, jakby taki światopogląd, bierzemy, no stawiamy ją bardzo wysoko. I dlatego ta reakcja jest ostrzejsza, tak? No bo to jest zawsze sprowadza się do tego, że my nie chcemy mieć dysonansu, czyli nie chcemy musieć myśleć dwóch rzeczy jednocześnie. W związku z tym robimy tak, to nie było takie ważne. To się zdarza każdemu. A, a tamten Iksiński zrobił jeszcze gorszą rzecz o nim nie mówicie. Zwykle takie osoby mają za swoimi plecami bardzo dużo znanych innych osób, prawda? Czy osób w mediach, które je lubią, które je znają, też, prawda? Nasi znajomi zawsze są tacy mniej e, winni wszystkiemu, tak? Jakby może kto inny spowodował wypadek po pijanemu, ale oni wypili tylko syrop na kaszel, a poza tym to tamten w nich wjechał, tak? Jakby znajdujemy milion różnego rodzaju wymówek, a im wyżej mamy postawionych tych znajomych, to oni na przykład w prasie napiszą felieton, albo powiedzą, że to jest znak czasów, albo że niszczymy wszystkie autorytety, albo, albo zaproponują teorię spiskową, tak? Że ta osoba na przykład jest niewinna, ale nie została wrobiona, została wrobiona albo władza, albo była niewygodna, Zaczerniamy obraz, zaciemniamy, żeby tylko, żeby tylko móc uratować samych siebie. Bo to jest bardzo ważne. My w tym nie ratujemy tej konkretnej osoby, ratujemy samych siebie i naszą wizję świata. I to jest dla nas bardzo ważne. Ludzie są gotowi zrobić niesamowite rzeczy, żeby ocalić własną wizję świata. Jeżeli sztu się podźwignie? Ja już widziałam jego książkę w księgarni. Jakby kiedy ktoś mnie pyta, czy istnieje w Polsce cancel culture, to powiedziałabym, jeśli jesteś w stanie wystawić książkę taką autobiograficzną do księgarni y, dwa miesiące po wydarzeniu, to chyba nie, chyba nie ma cancel culture. Piotr Kraśko? Ja myślę, że gdyby, gdybyśmy poszli na ulicę i zadali pytanie, co przyskroboł Piotr Kraśko, większość osób by nie wiedziała. No zmyło się, było, minęło. Naprawdę, czy musimy, y, nie przesadzajmy. Piesiewicz przestał istnieć. Tak, ale wydaje mi się, że bardziej, myślę, pokoleniowo też to wynika z tego, że to, że to jest chyba raczej ta kwestia też do tego dochodzi. A nie, że że raczej było... odszedł zapomnienie niż, tak, niż tak, został skasowany. Tak, wody. też ponownie, myślę, że gdybyśmy przeszli po ulicy, zapytali, co zrobił Piesiewicz, mało osób by wiedziało. A to chyba często wspólne, wspólna cecha, że to jak właśnie trochę w przypadku Mela Gibsona, że to czasami są osoby, które są trochę u skraju jakiejś tam ścieżki kariery. I, są no. tak na przełomie, mm -hmm. tak? No ale też pamiętamy, że Mel Gibson jakby się przekwalifikował, jest teraz w Więcej, tak, tak. jego filmy są bardzo dobre. No tak. To jest straszne. E, e, e. No właśnie, niektórzy też mają z tym problem, bo nie umieją, znowu nie, wracamy do tego wątku oddzielenia sztuki od, od autora, że czy można powiedzieć, że, o, że to jest dobre, skoro to jest, albo że to jest dobrze zagrana rola, bo skoro to jest, to jest, jest kontrowersyjny Ezra no tak. Miller, na przykład. Czy możemy mówić, że on dobrze zagra tego flasza, czy raczej nie wypada? Nie, możemy powiedzieć, tylko to nie zmienia faktu. Jakby. No to, nie, no tak, tak. Gorzej, wydaje mi się, że a aktorstwo to jest jeszcze tak, coś takiego, że jeszcze pół biedy, nie? Bo to jest tylko kwestia tego, tego oddzielenia jakby nas właśnie od osoby, która gra. No, największy problem wydaje mi się jest, że tam, gdzie to jest bezpośrednio ta osoba. W literaturze na przykład, albo w muzyce, gdzie ta osoba śpiewa swoje teksty, tak? Bo to już jakby mamy pytanie, jakby to, to nie jest tylko kwestia tego odgrywania roli, ale też myśli tej osoby, twórczości takiej dużo bardziej bezpośredniej. Mam wrażenie, że to jest więcej. Jak myślisz, Chciałeś chciałem, chciałem, bo chciałem poruszyć ten wątek tych mniej znanych, popularnych w kontekście tego, co mówiłaś a propos Harry'ego Pottera i tej historii, którą ci opowiadałem, że z dwa miesiące temu wyszła ta gra Hogwarts Legacy. Dużo ludzi mówiło, żeby bojkotować tą grę, bo dużo zysków pójdzie do J.K. Rowling i tak dalej. Było dużo streamerów, które w dniu premiery chciało streamować tą grę. Dużo ludzi namierzyło tych streamerów. Wchodziło do nich tam na czaty, mówiło, że nie mają prawa grać w tą grę i też, też były takie jakby, próby kancelowania tych osób, które, w, nie, wiem, nie chcę tego jak wychodziły ponad szereg, ale które brały udział w promowaniu produktu, który innym się nie podobał. To się przenosi? Wiesz co, ja mam, tak? ja mam poczucie, że to jest bardzo trudne, bo... Nas to nie dotyczy, tak? Jak tu sobie siedzimy, chyba nas to nie dotyczy, tak? Nikt nas nie prześladuje. J.K. Rowling nam osobiście nic, nic nie się zrobiła. Ale ja. kiedy pomyślę sobie o prawodawstwie, które na przykład teraz zostało zakwestionowane, no ale w Stanach Zjednoczonych, w Tennessee zabronili, okay. tak dalece zabronili tranzycji, że zabronili nawet przebierania się ze osoby innej płci. I te osoby czują się autentycznie, no w tym momencie jako jeden z takich głównych celów tej prawicowej propagandy, tak? Osoby, które chcą po prostu żyć, zostają zdemonizowane, zabiera im się prawa. I jest osoba niesłychanie popularna, która mówi, prawda, że to, że ja mam, nie wiem, trans koleżankę, to to zagraża mojej kobiecości i w związku z tym nie powinna mieć swoich praw. I ta osoba zarabia bardzo dużo pieniędzy. I ludzie kupują to, nie myślą o tym i jakby budują te tę... swoje... To ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy ja mogę oceniać ten gniew, to poczucie niesprawiedliwości, to takie chęć tupnięcia nogą. Nie wiem, bo mnie to nie dotyczy. E, myślę, gdyby, tak z mojej perspektywy, tak, e, ja jestem żydowskiego pochodzenia, gdyby ktoś, kto był otwarci, antysemicki, tak, jakby otwarcie antysemicki wydawał rzeczy, które ludzie kupują, a potem ludzie to streamowali, to czy ja byłabym zła też na nich? Podejrzewam, że tak. I w związku z tym nie jestem w stanie tego ocenić. E, ja nie jestem, nie mam w sobie tego, tej agresji, tego poczucia niesprawiedliwości, bo ono mnie nie dotyczy. Ale zawsze jestem tak bardzo. Bardzo nie umiem tego powiedzieć, prawda? Bo, bo jesteśmy różni, też mam poczucie, że w pewnym momencie ludzie przestają działać racjonalnie, bo działanie racjonalne jest możliwe wtedy, kiedy to nie są Twoje emocje, to nie jest Twoje życie, to nie są Twoje prawa, tak? Więc jest mi bardzo trudno powiedzieć. Z drugiej strony tą grę kupią mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo osób. J.K. Rowling zarobiła, dostanie teraz serial na HBO Max, więc też mam wrażenie, że my patrzymy sobie na te dzieciaki, które po prostu są tak zdenerwowane, tak zrozpaczone, że są agresywne już wobec jakichś osób trzecich, a nie patrzymy, jak wielkiego biznesu to Dokonano, nic, a nic nie okaże. Dokładnie. Temida jest też łaskawsza dla tych, którzy popełniają różne przestępstwa i wykroczenia. Temida daje nam znak, że mogą więcej i że wyroki wobec z nich albo są w zawieszeniu, albo są mniejsze niż powinny być. To jest przyzwolenie na to, żebyśmy wszyscy też patrzyli na to przez e, przymrużone oczy. No tak, to znaczy pamiętajmy, że zwłaszcza za granicą, nie, ale też w Polsce. Ta idea jest bardzo mocno związana z pieniądzem. To znaczy jak ci stać na dobry zespół adwokatów, jak ci stać na dobrą obronę, jak ci stać na to, żeby odpowiednio przeprowadzić daną sprawę, odpowiednio skate skategoryzować wykroczenie. Doskonale wiesz, jak, jak ma wyglądać proces, to jest łatwiej o niższy wyrok. No to jest taka, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, tak? Jakby dlaczego na przykład w Stanach Zjednoczonych tyle spraw o molestowanie o, o, rozwiązuje się poza sądem, tak? Przez te ugody. Nie chodzi o to, że te kobiety, które tam oskarżają mężczyzn, czy inni mężczyźni też, bo to też dotyczy mężczyzn, nie mają dowodów, oni bolesna. nie mają pieniędzy. Przeprowadzenie sprawy karnej przez sąd amerykański, czy takie dotyczące na przykład molestowania, może zająć kilka, kilka lat. Adwokaci są piekielnie drodzy. Więc jakby to nam daje dowód na to, że w systemie, który no, jest z racji tego, że ludzie mają różną ilość pieniędzy, nierówny, sprawiedliwość jednak mimo wszystko... Działa trochę inaczej dla tych, których stać na najlepszego adwokata w kraju, a trochę inaczej dla tych, którzy dostają adwokata z urzędu albo w ogóle nie mają pomocy prawnej. Więc mi się wydaje, że to jest ten główny sygnał. tak? Nie tyle, że e, sławnym wolno więcej, ale tym, którzy mają pieniądze wolno po więcej, prostu. po prostu. E, chcę zapytać o upadłe gwiazdy, które powstały. E, bo mamy takie przykłady osób, które... No tak, już mówiliśmy o downie juniora. Tak, ale też na no, naszym nie, podwórku na e, Borys Szyc. I, e, z dużą tolerancją i Zrozumieniem przyjmujemy takie gwiazdy, które miały chwilę słabości, nawet trwające wiele lat, ale się podźwignęły, stanęły i stają się przykładem osób, które zwyciężyły ze swoimi słabościami. No bo my kochamy takie historie. Jak my kochamy historię o kimś, kto upadł, ale się wziął za siebie i się podniósł i odnosi sukcesy, i to jest taka piękna historia. Oczywiście zwykle oglądamy już na końcu, kiedy wiemy, że ta osoba my, się podniosła. Jest... Uwielbiamy to. To jest nasza. Zresztą. Jeśli zwrócić uwagę, bardzo wiele konstrukcji filmowych tak, i narracyjnych jest tak robionych. Bohater ma jakieś życie, upada, znajduje inspirację, krok po kroku pnie się ku górze, aż ociągnie sukces. Nikt w niego nie wierzył. Lubimy takie historie. Po prostu bardzo dobrze jako ludzie reagujemy na takie historie. Dlatego, że one dają nam jakby poczucie, że jednak ta sprawczość jest do samego końca nasza. Nadziei. Nadziei właśnie, że nas też to może czekać. Jakby tak daje nam też trochę siły, jeśli sami jesteśmy w jakimś dołku, że jeśli on się podniósł, to my też się możemy podnieść. To jest bardzo piękna historia. No, tylko, że jest to historia, która także jest nam opowiadana przez pryzmat jakiejś narracji, bo przecież my te historie nie poznajemy ich tak organicznie, nie jesteśmy obok, nie widzimy ich też na samym dnie tak dokładnie. Tylko opowiada się nam tą historię, tak? Zaznacza nam się, na które momenty mamy zwracać uwagę, i my na nie zwracamy uwagę i sami ją sobie układamy, tak? Bardzo łatwo opowiedzieć życie człowieka w formie narracji, pomijając pewne rzeczy, wygładzając dając bardziej prostą linię, kiedy rzadko w życiu coś idzie po prostu, bardziej to jest taki wężyk, wężyk. góra-dół, góra-dół. W związku z tym to też jest tak, że my e, już nie reagujemy na czyjeś życie. Reagujemy na opowieść o czyimś życiu. A wiadomo, jak reagujemy na opowieści, bo jako ludzie mamy ogólnie rzecz biorąc pewne mechanizmy wytworzone w reakcji na kulturę i pewne, pewne narracje. No ale chyba mamy też limity na te opowieści, bo wcześniej też o tym e, rozmawialiśmy, jaki jest limit takich e, Powstania, upadku, powstania, upadku, powstania. Bo niektórzy zaliczają to tylko raz, taki schemat, ale niektórzy, ma wrażenie, że Przychodzi mi do głowy niezbyt lubiany, ten znany youtuber, może jako Logan Paul, który cały, całą swoją karierę opierał na skandalach, poszedł do japońskiego lasu samobójców słynnego, nakręcił martwe ciało, ludzie mówili, och, to jest koniec jego kariery. Nic z tego. Nie, nie, nie. Teraz pół roku temu miał N NFT, w które zainwestował, które okazało się być jednym wielkim przekrętem i zatrudniał osoby, które miały kartoteki, też się rozeszło po kościach. Wiesz co, ja mam wrażenie, że to jest trochę tak jak przyglądanie się wypadku. Jakby, jak patrzysz na, na drodze i wiesz, że zaraz będzie wypadek i myślisz, że powinno się odwrócić, z okej, nie jesteś w stanie przestać patrzeć. Do pewnego stopnia my uwielbiamy, uwielbiamy patrzeć, jak ludzie robią coś, Kretyńskiego, jak ludzie sami sobie robią krzywdę. Ja myślę, że więcej osób usłyszało o tym loganie Pawleka, on zrobił coś głupiego niż jak normalnie hmm. sobie funkcjonował. My uwielbiamy na to patrzeć. Nam to daje jakieś takie, takie przedziwne poczucie satysfakcji. Ktoś... Czujemy się lepsi chyba, bo nie podjęliśmy tej głupiej się, decyzji. Tak, po ale to jak tak. ktoś się pogrąża, robi jedną głupią, że nie jesteśmy w stanie odwrócić wzroku. I to jest taki mechanizm, który po prostu prowadzi nas do tego, że właśnie. Jak ktoś jeszcze trochę, jeszcze trochę już myśleliśmy, że nic głupszego nie zrobi, a to sobie zrobiła jeszcze głupszą rzecz, tak? Powinniśmy już dawno przejść do ludzi, którzy nie robią dziesięciu głupich rzeczy. Ale tak, z jednej strony jest jakieś poczucie sprawiedliwości, bo ten Logan Paul to wiesz, taki pewny siebie amerykański youtuber, prawda? Tutaj jakieś e, mnóstwo kasy zarobił. Kim jest ten dzieciak? Za co on zrobił tą kasę? A tu ją stracił. A? Poczucie sprawiedliwości się już obudziło, bo, bo jednak karma wraca, prawda? Ale też mamy takie jakieś, chcemy się przerazić tą głupotą, chcemy, chcemy się oburzyć, chcemy wiedzieć, tak jak mówisz, że jesteśmy lepsi. No, my byśmy nie poszli do lasu samobójców kręcić martwe ciało. No, Jaki idiota! Więc. To też jest tak, że w nas jest bardzo dużo emocji i racjonalność, współczucie, e, taka umiejętność podejścia do tego w sposób dystansowany nie są pierwsze. Gdyby były, to strony takie jak pudelek by nie działały, tak? Jakby... Jest w nas taka ciekawość, jest to nas taki, taki wiesz, takie, no właśnie, mówię ci, to jest dokładnie to. Widzisz ten samochód, który jedzie, przejeżdża przez czerwony wieża na skrzyżowanie? Powinieneś odwrócić głowę, ale nie gapisz się, bo zaraz stanie się coś strasznego. I ty czekasz na to strasznego. Zresztą, jeśli zobaczycie na przykład takie historie, nie wiem, jak Britney Spears miała to załamanie nerwowe, tak? Czuć było taką atmosferę. Niech ona sobie coś zrobi. Jeszcze więcej, jeszcze więcej. Tu się pobiła, tu ogoliła głowę, tu wezwali karetkę. Więcej, więcej, więcej. Chcemy patrzeć jak niżej, niżej, niżej. To jest ten mechanizm, który się w ludziach uruchamia i, I nawet w pewnym momencie bardzo mało osób potrafi powiedzieć, Jezus Maria, co ja robię? Co ja robię? Dziewczyna przeżywa załamanie nerwowe, depresję podporodową, prawdopodobnie jakąś niestabilność psychiczną, kazali jej pracować od dzieciństwa i ma już wszystkiego dosyć. Co ja robię? Gdzie ja w tym wszystkim jestem? Ale to wymagałoby ponownie stanąć obok siebie, a tego bardzo nie lubimy robić, mhm. bo przecież my jesteśmy niewinni. No, chyba też myślimy po części, że im się należy za to, że oni są w światłach reflektorów, że jeśli oni już się pchali tam, że jeśli oni już są, to ja mam prawo to śledzić, mam prawo brać w tym zewnętrzny udział, bo, jako bo to wszystko jest. A chciałem Ciębie jeszcze spytać, czy uważasz, że są osoby, których nie da się ska skancelować, bo mi przyszło do, do głowy teraz Dave Chappelle, który też tam, tak samo jak J.K. Rowling też ma trochę e, e, że, tylko w tym przypadku żartów na temat osób transgenderowych, no ale jakoś te próby uciszenia go kończą się tym, że wchodzi prezes Netflixa i mówi nie. Tak, to jest Ponownie, żebyśmy mieli jasność, tak? Bo to jest moim zdaniem rzecz, o której trochę za mało się mówi w kontekście kancelowania. Kancel culture istnieje wyłącznie <głos》> na zebraniach zarządów największych firm, które zadają sobie pytania, czy ta osoba przynosi nam zyski, czy nie. Jeśli nie przynosi zysków, to widzenia możemy przez, Jakby nie jest tak ważna. Czy nie o możemy, moralności o tak. pieniądzach jest mowa? Tej szapel przynosi olbrzymie pieniądze, ludzie oglądają na program. Jasne. Proszę pana, dobrze, mnogość perspektyw, proszę bardzo, zapraszamy. I to jest, jakby jeśli spojrzymy na tę historię, to jak mówiłam o Einsteinie, tak? to jest kwestia tego, kto ile daje pieniędzy, kto jest jak ważny, ile pieniędzy. Łachnerburs nie wycofa flasze, bo włożyli w to tyle kasy, że po prostu im się nie opłaca. tak no, Najwyżej będzie, będzie mniej promować. Szapel um, przynosi pieniądze. Army Hammer. A nie przynosił tak dużo kasy, można go było zastąpić, jakby gorzej by wyglądała Jennifer Lopez grając w nim w filmie, w związku z tym zabieramy mu tą rolę. I to jest klucz do tego wszystkiego. Ludziom się wydaje, że to oni, że to ich podniosły głosy, to mnie. nie, to jest biznes. A w biznesie liczy się to, czy ktoś jest dobrą marką i opłaca się w niego inwestować, czy słabą marką i może przynieść szkodę firmie. Dave Chaplin nie przynosi szkody Netflixowi. W związku z tym. Może mówić co chce. I ja wiem, że to brzmi strasznie, ale też wydaje mi się, że to jest warto zdać sobie sprawę, tak? Że my tutaj rozmawiamy w kontekstach moralności, Mimości, w tak kontekstach jest. naszego. Ale to tak naprawdę to jest to biznes. Show biznes, tak? Jeśli jest kasa. Proszę bardzo, tak? Jakby, wydaje mi się, że to jest, to jest cyniczne to, co ja mówię, dlatego uważam, że zdawanie sobie z tego sprawy nie zwalnia nas osobiście od podejmowania pewnych moralnych decyzji, ale warto sobie zdać sprawę, że jakby ta sprawczość konsolu jest bardzo mała, natomiast sprawczość prezesów. Bardzo dużo. Na zakończenie naszej rozmowy chcecie zapytać, czy podniesie się z upadku sędzia Marciniak, który wystąpił na konwencji konfederacji. Myślę, że tak, w ogóle bez problemu. Wystąpił na, na spotkaniu konfederacji, a to jest Polak, tak? I on miał sędziować najważniejszy mecz, jakby miał skończyć swu, te, to zbieranie tych najważniejszych meczów. I oni tego Polaka kancelują za poglądy polityczne. A przecież to jest nasz rodak. Że, że jeszcze w nasz rodak. Przypadku. No jasne, głupio postąpił, ale może on nie wiedział, że chodzi o Konfederację. Myślisz, to było że poszed... biznesowe Myślisz, spotkanie. Myślisz, że poszedł na biznesowe spotkanie i nie wiedział dla kogo? Nie, nie wygląda było... na idiotę. To było biznesowe spotkanie. No przecież on tam nie mówił o polityce. A poza tym przepraszam, bardzo żyjemy w demokracji parlamentarnej, liberalnej. No to wolno mieć różne poglądy. No co prawda Konfederacja to po Rosyjcy faszyści, no ale już nie przesadzajmy. On miał sędziować mecz piłkarski, a nie wypowiadać się w sprawach moralnych. Co to nagle każdego Będziemy sprawdzali, jakie ma poglądy. To jest sędzia, bardzo dobry. UEFA nie powinna się pchać w jego poglądy polityczne. Naprawdę, jak można się tak zachowywać? A niby tutaj. Tacy prodemokratyczni, tacy, tacy wiele głosów, a już się okazuje, że niewiele głosów, tylko takie, które się nam podobają. Nu, 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 to nie jest demokratyczne, to jest faszystowskie. Dziękujemy, zostały zawarte tutaj chyba wszystkie komentarze z internetu. Bardzo. Kasia, pod tą no Bardzo Ci dziękujemy za spotkanie, to była zaszczyt i przyjemność. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.